1, gramy. Ta decyzja była bardzo spontaniczna, bardzo szybka. Dostałam telefon od menadżera o 1 w nocy, więc spałam w tym momencie, więc jeżeli ktoś dzwoni, szczególnie menadżer, tak późno, to znaczy, że jest coś ważnego. Tutaj była szybka sytuacja i też cieszę się, że Edyta jakby też zaproponowała moją kandydaturę do zastępstwa, do objęcia tego stanowiska trenerskiego. Przyznam szczerze, że to było tak szybko, ale musiałam się zdecydować i ja uwielbiam dzieci, uwielbiam muzykę, w związku z tym to jest połączenie petarda, więc długo się nie zastanawiałam. Podjęłam się nowego wyzwania. Czułam tremę, ponieważ zasiadłam na fotelu jurora, trenera i spłynęła na mnie taka ogromna odpowiedzialność. Jeszcze nie byłam w takiej roli. No ale chwila skupienia, jakoś odnalazłam się w całej sytuacji i cieszę się, że tutaj jestem.